Cześć wszystkim, z tej strony Prey, witam was bardzo serdecznie w moim dzisiejszym rozegraniu euro-dolara. Tutaj macie rozegranko, jak zawsze na futuresach, żeby wszystko było widoczne. Moi drodzy, dzisiaj short z mojej strony, zaraz wam opowiem oczywiście jak zawsze co i jak dlaczego, chociaż uważam, że dzisiejszy model pod kątem AMD był jak najbardziej widoczny i bez problemu można było go zauważyć, korzystając po prostu z czy to mojego mentorshipa, czy w ogóle po prostu z konceptów ICT generalnie, jeśli ktoś rozgrywa euro, czy też po prostu euro dolara na CFD, no to definitywnie dzisiaj model AMD był jak najbardziej widoczny. Moi drodzy, przechodzimy od razu już do samych konkretów jak zawsze i przede wszystkim zaczniemy sobie od tego, w jaki sposób widzę to, jeśli chodzi o dzisiejszy higher time frame, czyli wyższe interwały. Ja sobie pozwolę na ten moment tylko troszeczkę zmienić tutaj moje ustawienie, żeby po prostu być bliżej komputera. Więc jeśli chodzi o to, to przede wszystkim wyłączymy sobie teraz, moi drodzy, wszystkie niepotrzebne lipstiki tak zwane, wyłączymy sobie całość niepotrzebnych dla nas informacji i zaczniemy sobie od wykresu daily. Moi drodzy, jeśli chodzi o wykres daily, to tutaj dla mnie jest sytuacja dosyć jasna już obecnie i w końcu wyższe interwały klarują się dla mnie nieco sensowniej niż miało to miejsce wcześniej. Dlaczego, moi drodzy? Przede wszystkim dlatego, że mamy fail to displacement, jeśli chodzi o ten szczyt i byliśmy w stanie zamknąć się powyżej, więc jest to dla mnie jasna przesłanka do tego, że będziemy próbowali atakować niższe poziomy. Dodatkowo, jeśli chodzi o to, mamy tutaj to BC, które się znajduje i tak naprawdę nad którym już mamy tutaj sporo nabudowanej płynności, mamy te dołki, które uważam, że bez problemu będziemy mogli dzisiaj zaatakować, szczególnie, że patrząc na Forex faktory, no to oczywiście mamy dzisiaj unemployment claimsy o godzinie 2:30, czyli już tak naprawdę za 2 godziny 30, no w sumie po prostu za 2 godziny, 2,5 godziny dokładniej rzecz biorąc. Moi drodzy, tutaj po prawej stronie macie H4, która tak jak widzicie sfejlowała displacement. Najpierw zebraliśmy ten szczyt. Ostatecznie ten szczyt, który wczoraj targetowałem, udało się zebrać, jak zawsze zresztą. Kiedy wywali mnie na break even, to zawsze śmieję się, że pewnie zaraz i tak poleci i wywali te equal highsy. No i tak się też stało wczoraj, no ale trudno, break even wczorajsze, nie ma najmniejszego problemu. Więc moi drodzy, jeśli chodzi o to, jak to wygląda z perspektywy oczywiście H4, no to tu możecie zobaczyć, jeszcze wam przełączę tutaj na tym wykresie, żebyście widzieli tego więcej. Zrobiliśmy fail to displacement i tak naprawdę ja się załadowałem na tym knocie, jeśli chodzi o H4, tutaj właśnie już przy poziomie tego fade to displacement, więc jasnym teraz jest dla mnie to, że będziemy atakować na pewno te relatywne equal lowsy, oczywiście na pewno, to jest tylko skrót myślowy, nic tutaj nie jest poradą inwestycyjną, czy też prawdą objawioną, niemniej jednak te equal lowsy relatywne są dla mnie tutaj definitywnie czym będę zainteresowany, ale to czym na pewno będę zainteresowany, jeśli chodzi o zmienność, jeśli wejdzie takowa, która mnie interesuje, no to low, które znajduje się w tym miejscu, to jest de facto rzecz, na którą będę polował, dlatego że unemployment claimsy są w stanie popchać cenę. Oczywiście gdzie, to zobaczymy, natomiast zmienność na pewno na rynek jakaś wejdzie, a price action jasno wskazuje mi dzisiaj konkretny kierunek. H1 tak naprawdę wskazała dzisiaj model nieco dokładniej, bo tak jak zobaczycie, utworzyliśmy w H1 i tutaj już odpalamy sobie całego lipstika. Tutaj utworzyliśmy, moi drodzy, w H1 właśnie market maker sell model i jest to CB, które miało miejsce tutaj na H1 i uważam, że jest ono definitywnie czymś, co w czym chciałbym antycypować właśnie tego typu modele, więc cieszę się, że w końcu jakiś sensowny model pod kątem higher time frame'u, a nie takie rozgrywanie na łapu capu troszeczkę, które miało miejsce, więc to przede wszystkim jak najbardziej na plus. H1 i moi drodzy, to, że teraz przebiliśmy tutaj tego order bloka, więc mamy tutaj tego order bloka teraz w tym momencie breakera tak naprawdę, więc jest to zajebiste. Breakera, który na 15 również jest bardzo mocno widoczny. No i przede wszystkim już schodząc na piątkę, zaraz będziecie widzieć market maker sell model, który tutaj miał miejsce. Moi drodzy, jasna, widoczna dzisiaj na piątce akumulacja, która tu miała miejsce.
No i manipulacja i dystrybucja. Mi się udało wejść na markę Structure Shift'cie, na piątce zresztą jak zawsze. Pierwszym trochę musiałem hita tutaj znieść, no ale to normalne, euro lubi tego typu dramaty robić. Więc fajnie to wygląda, z tej perspektywy zaczęliśmy właśnie fazę dystrybucji, więc jest to dla mnie jak najbardziej spoko. Standardowo model AMD, czyli akumulacji, manipulacji i dystrybucji zaliczony. Jeśli chodzi o wejście, ładny Market Maker Cell model, właśnie w okolicy CB tej H1, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo spoko pod tym kątem. Uważam, że jest to przede wszystkim właśnie jedna z najfajniejszych przesłanek dzisiaj, że w końcu, moi drodzy, w końcu mamy sytuację, w której mamy delivery właśnie do higher time frame'owego point of interest, takiego jak Fair Value Gap, BC. I w tym mamy konkretny model, który się zaczyna wydawać. Telefon mi spadł. No i moi drodzy, jesteśmy po unemployment claimsach, mamy już tak naprawdę fajną reakcję tutaj. Zobaczymy na ile będziemy sobie to trzymać dzisiaj dalej. Patrząc teraz na to z tej perspektywy, no to widzę przede wszystkim, że ta H4 rzeczywiście ma prawo zacząć tutaj ciągnąć. No i mamy rzeczywiście jasny, coraz bardziej już jasny bias, jeśli chodzi właśnie o tą możliwą dystrybucję, która tutaj ma miejsce. Uważam, że spadek do tego daily volume imbalansa jest, a raczej daily BC, przepraszam, jest jak najbardziej możliwy, wygląda to jak najbardziej sensownie. Jeśli chodzi o same futuresy, no to oczywiście ja na samych futuresach jestem na break-even. To znaczy oczywiście na break-even, jeśli chodzi o stop-lossa, nie na wyjście. No i cóż, no i moi drodzy, tyle. No tak naprawdę czekamy. Sprawdzimy, dokąd nas to dzisiaj zawiedzie. Ja prawdopodobnie myślę, że na ten moment zaraz sobie już zacznę troszeczkę już sprzedawać po drodze. Uff, jaki piękny spadek. No moi drodzy, pięknie się to dzisiaj udało wyłapać. Naprawdę pięknie się to dzisiaj udało wyłapać. No leci to cudownie. Leci to po prostu cudownie. Więc ja sobie tutaj już odkupię jeden. Myślę, że mogę odkupić jeden bez problemu. Obecnie będę na dwóch kontraktach, żeby już dzisiaj troszeczkę też na tym wyjść sensownie, a resztę sobie przytrzymam. Resztę sobie już przytrzymam do tego daily fair value gap. No i moi drodzy, mamy zakończenie dzisiejszego setupu, ostatni take profit. Ja generalnie wywaliło mnie troszeczkę wcześniej, więc ostateczny risk to reward był w okolicach 1 do 3,5, więc 3,5 R zgarnięte dzisiaj jak najbardziej na plus. Moi drodzy, no i cóż, tak naprawdę podsumowanie dzisiejszego setupu jest bardzo proste. W końcu mieliśmy jakieś fajne delivery, jeśli chodzi o wyższe interwały. Nareszcie mieliśmy fair value gap, w którym utworzył się model, jakiś fair value gap z wyższych interwałów, konkretnie to CB, jeśli dobrze pamiętacie. No i przede wszystkim jasny point of interest, jasny dol w postaci właśnie tego BC na daily, moi drodzy. Więc to tak naprawdę dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Dzięki przede wszystkim za to, moi drodzy, że jesteście. Dajcie jak zawsze znać, jak tam dzisiaj wasze setupy, jak tam dzisiaj wasze rozegrania. Ja na ten moment kończę już trading w tym tygodniu. Kończę tak naprawdę już trading, jeśli chodzi właśnie o ten tydzień, głównie ze względu na to, że jutro już nie ma żadnych newsów. I tak fajnie się udało wyjść w tym tygodniu, szczególnie po tym wczorajszym break-even. Więc bardzo się cieszę, zamykam ten tydzień zdecydowanie na spory plus. No i przede wszystkim to, z czego się cieszę tak osobiście, to strzymania się swoich zasad i przede wszystkim tego, że właśnie te takie dni jak ostatnia strata, ostatnie break-even nie wybiły mnie z tego, żeby trzymać się właśnie kurczowo swojego modelu i rozgrywać przede wszystkim swój model, a nie jakieś konkretne emocje. Dzięki bardzo za oglądanie, moi drodzy. Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni. Yo!